Zapraszamy Was na pewne specjalne wesele, na którym przy tej okazji pokażemy Wam sprzęt, którym pracujemy. Wszystko bez ściemy. Zajrzysz do każdego zakamarka naszego plecaka. Setup, który wypracowaliśmy przez lata doświadczeń w pracy na wszystkich kontynentach, tak aby dużo nie tachać, a być w stanie zrealizować wszystkie najlepsze szoty, takie jak najlepsze studia filmu ślubnego na świecie, które biorą za zlecenie nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Z tym sprzętem gwarantujemy, możesz być pewny, że zawsze masz pod ręką to, co jest potrzebne, aby Twoje filmy wyglądały zawsze pro. A do tego pokażemy Wam świetny gadżet, który zastąpi slidera, jest malutki, mega tani, a zrobi naprawdę dużą różnicę w Waszych filmach. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie oglądaj film do końca. Zaczynamy! Moi drodzy, zacznijmy od narzędzia, które jest absolutnie najważniejsze w życiu każdego filmowca. Jest to oczywiście bezlusterkowiec, aparat. Tutaj mamy oczywiście Lumixa S5. Dlaczego S5? Dlatego przede wszystkim, że jest to aparat pełnoklatkowy. Pełna klatka w weselach często się przydaje, ale przede wszystkim jest on naprawdę mały i lekki. A ja akurat jestem kamerą, która się dużo porusza, więc tutaj waga ma naprawdę duże znaczenie. Do gimbala oczywiście preferuję coś mniejszego, dlatego mamy tutaj S5. No i również mały obiektyw. Tu mam akurat 20-60. Musi być szeroko, więc mam tutaj 20 na pełnej klatce, więc jest dość szeroko. Ale preferuję zoom zamiast stałki, dlatego że bardzo często lubię sobie zmieniać ogniskową, dlatego że wtedy te ujęcia mogą być znacznie ciekawsze. No a jak tylko panna młoda zejdzie nam tutaj z tych oto schodów, to wymieniam oczywiście na klasyczną pałę 70-200. No i za chwilę zaczynamy. No to chodźcie, zapraszam Was do mojego plecaka, a w nim znajduje się ten oto właśnie aparacik S1H. Z racji tego, że ta pucha trochę waży, to zawsze mam ze sobą monopod. Mam tutaj zapięte 70-200, taki obiektywik, żebym mógł bardziej odległe rzeczy wyciągać. Ja w naszym zespole jestem kamerą bardziej statyczną, dlatego też mniej się poruszam i dlatego też mi wygodniej jest właśnie pracować na monopodzie, a nie na gimbalu. Dlaczego 70-200? Dlatego, że przeważnie jestem troszeczkę dalej, żeby nie wchodzić w plan i wtedy mogę sobie właśnie wyciągać z dalszych takie smaczki, jakieś łzy. Tele zoomu 70-200 używamy zwykle na zewnątrz, na większych salach, restauracjach czy kościołach, no i zawsze wtedy, gdy chcemy nagrać coś z większej odległości, na przykład na chińskich weselach ślubowania przeważnie odbywają się na scenie, wtedy duże zbliżenie bardzo się przydaje. Ale na weselu takim jak dziś, gdzie wszystko odbywa się w jednym miejscu i sala nie jest bardzo obszerna, to w większości ujęć wystarczy trochę krótszy obiektyw 24-70. Już niedługo zaczyna się ceremonia, ja już jestem przygotowany, założyłem sobie tutaj 24-70 zooma, bo tutaj panna młoda będzie tędy schodzić po tych schodach. Tutaj przez te fajne dekoracje sobie ją nakręcimy i potem będzie tutaj chór gospelowy, więc będę miał możliwość oddalania i przybliżania kadrów. Także czekamy, za chwilę się zaczyna. Powiedzmy jeszcze o tym oto obiektywie, który tutaj jest. Mamy tutaj oczywiście najbardziej typowy obiektyw, jeśli chodzi o wesela, 24-70 ze światłem 2.8. Moi drodzy, dawniej, gdy jeszcze nie mieliśmy takiego doświadczenia, używaliśmy praktycznie zawsze stałek, ale teraz już wiemy, że zoom, chociaż droższy, jest jednak znacznie lepszym wyborem, znacznie lepszą inwestycją, dlatego że, moi drodzy, na evencie czy na weselu moment jest zdecydowanie najważniejszy i każda chwila kryje za sobą emocje, które przy zmianie obiektywu możecie stracić, a to jest naprawdę duża strata. Moi drodzy, jeśli chodzi o eventy, naszym zdaniem obiektyw powinien być jak najjaśniejszy. 2.8 to jest w większości przypadków absolutne minimum, dlatego tutaj mamy oczywiście 24-70 z światłem stałym 2.8. S1H do takich wesel jak to zawsze ustawiam sobie 4K, 50 klatek, bo być może, że będzie potrzeba troszeczkę zwolnić, jak panna młoda będzie schodzić. No i oczywiście 200 megabitów i kolor 10-bitowy, także standardik. Ale moi drodzy, zobaczyliście już dwa nasze aparaty, to nie jest wszystko, dlatego że mamy jeszcze jeden aparat i jest to GH6.
Dlaczego GH6 znowu? Trzeci aparat w weselu jest bardzo potrzebny, jeśli pracujecie w dwójkę, dlatego że jest wiele momentów, gdzie używamy trzeciego aparatu, na przykład podczas ceremonii ślubnej. Tutaj z kolei mamy GH6 z bardzo szerokim obiektywem i genialnym, wręcz 10-25, więc jest bardzo szeroko. Chodzi o to, że tutaj dzisiaj mamy troszeczkę inną ceremonię. Mamy ceremonię z pastorem, więc będzie też kazanie i musimy je dobrze nagrać. I jeszcze do tego nastawię sobie go tutaj na 5,7K, żeby w każdym momencie móc sobie troszeczkę zmniejszyć pole widzenia. No i również podczas ceremonii zaślubin, czyli przysięgi, również będziemy mogli sobie wziąć jakieś szerokie ujęcia z tego aparatu. Teraz zdradzimy Wam, jak pracujemy i jakiego sprzętu z naszych plecaków używamy podczas ceremonii ślubnej. Niezależnie czy jest to kościół, hotel czy restauracja, czy jest to tradycja chrześcijańska, chińska czy cywilna, wygląda to tak, że podczas wejścia jedna kamera jest ruchoma na gimbalu, druga zaś filmuje wchodzącą parę od przodu, a już podczas samej ceremonii używamy obiektywów i aparatów, o których już mówiliśmy. Jeden aparat ma zapięte szkło 24-70, a drugi obiektyw 70-200 i ustawiamy się po obydwu stronach Państwa Młodych. Niezależnie od tego ustawiamy dodatkowo naszego Lumixa GH6 na statywie, zapinamy szeroki obiektyw i również nagrywamy te najważniejsze momenty w szerokim planie. Dzięki temu potem mamy dużą swobodę w doborze ujęć podczas montażu. Drugi obiektyw, jaki mam w plecaku, to jest 50-1.4 światło. On mi jest potrzebny wtedy, jak chcę mieć takie naprawdę bardzo ładne rozmycie. To jest oczywiście seria S z Lumixa. Obiektyw tak naprawdę z najwyższej półki. Ale 50 to nie musi być duży wydatek. Istnieją całkiem dobre i bardzo tanie zamienniki, na przykład Lumix 51.8, którego można wyrwać już nawet za 1600 zł. Bardzo jasna 50 z F1.4 sprawdza się u nas szczególnie podczas przygotowań, gdy do niektórych ujęć chcemy mieć bardzo rozmyte tło, nawet czasem nienaturalnie mocno, co daje później duże możliwości w montażu. Szczególnie gdy montujemy skrót, czyli trailer, takie ujęcia zwykle dobrze komponują się z szerszymi ujęciami. Prawie zawsze takie zestawienie w montażu wygląda dobrze. Teraz sięgam ponownie do tego oto plecaka. No jest tutaj oczywiście najlepszy przyjaciel każdego filmowca ślubnego, weselnego, eventowego, czyli gimbal. Moi drodzy, do niedawna używaliśmy jeszcze Steadicama i dalej upieram się, że Steadicam jest może ciut lepszym narzędziem. Natomiast moi drodzy, gimbal ma zdecydowane zalety, jeśli chodzi o eventy. Przede wszystkim mieści się do plecaka, co jest naprawdę niesamowitą rzeczą. Od czasu, od kiedy pojawił się Ronin, szczególnie tak mały jak SC, wszelkie tego typu problemy się skończyły. Także to jest must have dla każdego filmowca, szczególnie takiego, który podróżuje. Gimbala używamy nie tylko podczas wejścia pary młodej, o którym już wspominaliśmy, ale też w wielu momentach dynamicznych wesela, również podczas sesji plenerowej i przede wszystkim podczas zabaw i tańców, tak jak na dzisiejszym weselu. Tutaj mamy coś naprawdę fajnego. To jest nasz ostatni wynalazek, który wygląda tak. To jest taki właśnie mały pojazd na baterię, jest sterowany z pilota, ale co najważniejsze, utrzymuje naprawdę duże aparaty, bo GH6 spokojnie tutaj możesz zapiąć i zrobić piękne ujęcia jakichś detali. To jest naprawdę duże udogodnienie. Nie musisz wozić ze sobą jakichś sliderów, jakichś innych bajerów, masz to w małej paczuszce i działa świetnie. Oczywiście na evencie czy weselu nie zawsze będziecie mieć czas, aby pobawić się takim sprzętem, ale w niektórych momentach wesela, na przykład na przygotowaniach, taki samochodzik jest super przydatny. Do tego cena jest bardziej niż zachęcająca. Dzisiaj mamy tutaj bardzo skomplikowaną sprawę z setupem dźwiękowym, dlatego że mamy trzy źródła. Mamy pastora, który będzie mówił tutaj kazanie, mamy młodych, którzy nam będą mówić przysięgę do siebie, mamy chór gospelowy 15-osobowy i mamy jeszcze zespół, który nam będzie tam śpiewał. Przyznacie, że to jest naprawdę zawrót głowy. Ogarnęliśmy to tak, że mamy tak, po pierwsze rejestrator, jak zwykle Roland R26, sześciokanałowy. Mamy bezprzewodowo połączenie z DJ-em, czyli mamy ogarniętych już w tym momencie Państwa Młodych.
Natomiast pastorowi zapniemy ten, oto ja w tym momencie mam jeszcze zapnięty, to jest Tascam DR10L. No i jeszcze do tego wszystkiego nasz Roland będzie na żywo rejestrował to, co śpiewa chór, więc myślę, że będzie dobrze, ale jest skomplikowanie. Dzięki temu, że nagrywamy 6 ścieżek naraz, możemy zbierać zarówno dźwięk z sali, na przykład oklaski czy śpiewy, i jednocześnie nagrywać muzykę z konsoli. W montażu będziemy mieć sporo pracy mniej, a jednocześnie jesteśmy zabezpieczeni, posiadając kilka źródeł dźwięku. Co my tu mamy jeszcze? Ten oto dronik. O dronach, jak Was interesuje, to na naszym kanale znajdziecie bardzo dużo recenzji. To jest oczywiście R2S. Pytacie się, dlaczego R2S, a nie na przykład Mavic 3? To jest taki, myślę, bardzo dobry kompromis między jakością, a właśnie wagą, ceną. I do eventów, i do wesel jest to świetny wybór, bo zajmuje dużo mniej miejsca, mniej waży, a jakość jest naprawdę spoko. My dzisiaj nie mieliśmy za dużo do nagrania dronem, bo wszystko odbywa się w jednym budynku, ale jeśli dla Was ilość miejsca w plecaku ma znaczenie, a Wasi klienci nie są aż tak wymagający, spokojnie możecie użyć też DJI Mini 3 Pro, który oferuje niezłą jakość obrazu, a do tego jest super mały i waży tylko 250 gramów, więc nie poczujecie go nawet w plecaku. Jak wiecie, na każdym weselu czasami jest taka sytuacja, że przyda się fajne zwolnienie, czyli slow motion. Dlatego my zawsze wozimy ze sobą tą GH6, bo tutaj jest 300 klatek w Full HD, 120 klatek w 4K. Moi drodzy, GH6, jeśli chodzi o wesela, eventy, ma coś, co bije wszelkie inne aparaty. Mówimy tutaj oczywiście o slow motion. Moi drodzy, kto nie lubi slow motion w weselach? Moi drodzy, 300 klatek daje naprawdę mega świetną opcję, dlatego że pewne rzeczy możemy naprawdę mocno zwolnić. No i daje nam to, że w postprodukcji możemy, w montażu możemy zrobić znacznie większą dynamikę, zwalniając pewne rzeczy. Moi drodzy, chyba nawet kiedyś zrobimy odcinek o tym, jak stosować zwolnienie w filmie, dlatego że panowanie nad dynamiką, szczególnie w trailerze weselnym, daje naprawdę bardzo dużą przewagę nad innymi. Jeśli potraficie to zrobić, to te filmy naprawdę mogą być świetne. I to właśnie 300 klatek nam tu daje. Moi drodzy, nie jest to oczywiście jedyny aparat, który ma dość duże slow motion. Są aparaty, które mają 240 klatek, 200 czy 120. Jeśli chodzi o 300 klatek, bardzo często sięgam po ten tryb, szczególnie w przygotowaniach, ale też w szybkich akcjach, później w jakichś szybkich tańcach. No i chcę jeszcze powiedzieć parę słów o tym obiektywie, który tutaj jest. 10-25, 1-7, genialne szkło. GH6 z tym obiektywem to jest po prostu jedna całość, która powinna w większości przypadków pracować. Naprawdę działa to świetnie. No i nieodzownym narzędziem na każdym weselu jest to oto proste urządzenie, czyli monopod. To jest monopod Manfrotto, bardzo popularny. Ale moi drodzy, ostatnio już te nowe aparaty mają tak dobre stabilizacje, że bardzo często tak zauważyliśmy, że po prostu bierzemy aparat po prostu do ręki i większość ujęć jest bardzo stabilnych. My mamy akurat aparat, z którego to w tym momencie nagrywamy GH6, tam stabilizacja jest po prostu rewelacyjna. Coraz rzadziej jest to potrzebne, aczkolwiek do wielu rzeczy naprawdę się przyda, jak na przykład do detali. Monopody używamy też podczas ceremonii kościelnej i ślubów chińskich. Mimo że wielu filmowców ślubnych, szczególnie tych, którzy nagrywają solo, nie ściąga swojego aparatu z gimbala, naszym zdaniem monopod akurat do tych zastosowań sprawdza się najlepiej. Moi drodzy, jeśli oglądacie nasze odcinki, to wiecie, że dużą wagę przykładamy do oświetlenia, dlatego tego nie może zabraknąć oczywiście w naszym plecaku. I mamy przy sobie na każdym evencie przynajmniej dwie takie lampy. My akurat używamy Kolbora CL100 i CL60 również. Są one niewielkie, mają naprawdę dużą moc, zdecydowanie wystarcza ona na każde wesele. No i nie wyobrażam sobie, żeby już w tym momencie, jeśli chcecie robić troszeczkę lepsze wesela, żeby nie mieć zawsze przy sobie tego typu lamp. Do tego mamy jeszcze oczywiście różne modyfikatory światła, ale myślę, że to jest temat na inny odcinek, także tylko zaznaczam, że zawsze mamy to przy sobie. Oczywiście w moim plecaku nie może zabraknąć dodatkowego doświetlenia. Czasami jest tak, że właśnie trzeba doświetlić jakiś detal i wtedy możemy z bliska sobie
podjechać tą lampką i doświetlić detale. No i efekt jest znacznie, znacznie lepszy. Moi drodzy, zachęcamy Was do podzielenia się w komentarzach Waszym setupem sprzętowym i sposobem, w jakim nagrywacie eventy i wesela. Może to być pomocne dla całej naszej społeczności kanału Jest Hyper. Nie zapominajcie też o subskrypcji kanału. Moi drodzy, to jest prawie wszystko, co znajduje się w naszych plecakach. Pewnie zauważyliście, że jest to wersja Max. Oczywiście każdy z tych sprzętów da się zastąpić troszeczkę tańszymi. Dlatego zdecydowaliśmy, że nagramy jeszcze jeden odcinek. Będzie to odcinek, jak nagrywać wesela wersja bieda, jak najtańszym sprzętem. Także koniecznie subskrybujcie kanał, bo to będzie już niedługo. A na dzisiaj to tyle. Ja Was żegnam, moi drodzy. Do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku.